Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać na wykładzie, którego tytułem będzie Niech moc będzie z Wami, problemy energetyczne. Ja chciałbym przedstawić Państwu króciutko historię wykorzystania energii, źródła energii w Polsce i na świecie oraz główne zagrożenia związane z wytwarzaniem energii. I na koniec chciałbym przedstawić Państwu również perspektywy rozwoju energetyki. Znaczy, jaka jest przyszłość, z czym należy wiązać największą uwagę, jeśli chodzi o rozwój energetyki. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wykorzystanie energii od czasów prehistorycznych, człowiek potrafił wykorzystywać spalanie węgla, torfu do uzyskiwania ciepła, do uzyskiwania światła. Również spalanie drewna, szczególnie w epoce prehistorycznej, umożliwiało człowiekowi przygotowanie potraw i również zapewnianie ochrony przed dzikimi zwierzętami. W starożytnej Mezopotamii, również w starożytnym Egipcie, człowiek wykorzystywał na przykład energię wiatru w żegludze. Taki gwałtowny rozwój wykorzystania energii nastąpił w połowie XVIII wieku, wtedy kiedy James Watt wynalazł maszynę parową. Maszyna parowa składała się ze źródła pary. Tutaj był tłok, tłoczysko, koło zamachowe, które odpowiednimi pasami transmisyjnymi napędzało różne urządzenia. Główna zasada działania, Państwo mają tutaj przedstawioną na tym rysunku, para była wprowadzana w tym miejscu, tłok przesuwał się raz w prawo, gdy para była wprowadzana przez odpowiedni przesuw tutaj suwaka z tej strony, tłok przesuwał się w tę stronę i za pomocą odpowiednich mechanizmów zostało wprowadzane w ruch to koło zamachowe, które następnie wykorzystywało tę energię do napędu różnych maszyn. Takim, proszę Państwa, pierwszą próbą zastosowania energii w samochodach to był silnik Cugnot, którego zasada działania polegała na tym, że z tyłu za samochodem umieszczone było palenisko, w którym spalano materiały stałe, czyli drewno, węgiel i wytwarzano parę, która podobnie jak w maszynie parowej Watta napędzała koło takiego samochodu. Oczywiście, proszę Państwa, we współczesnych silnikach nie wykorzystujemy paliwa stałe, czy paliwa czy węgiel kamienny, czy węgiel brunatny, czy drewno. We współczesnych silnikach wykorzystujemy paliwa ciekłe, benzynę, ropę naftową, ewentualnie gaz ziemny. I zasada praktycznie działania takiego silnika jest podobna jak tych silników Watta. Tutaj przez odpowiedni napęd zostaje wprowadzony w ruch dany pojazd. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wykorzystanie energii do celów gospodarczych, bardzo ważnym osiągnięciem było uzyskanie możliwości pozyskiwania prądu przemiennego. Przed wynalazkiem Faradaya w 1831 roku prąd elektryczny uzyskiwano głównie z ogniw chemicznych lub z maszyn elektrostatycznych. Taki prąd był oczywiście bardzo drogi i na stosowanie tego rodzaju energii mógł sobie pozwolić niewielki procent obywateli. Natomiast w 1832 roku Pixley skonstruował prądnicę prądu przemiennego, za pomocą której można było wytwarzać prąd elektryczny. Tak, w takim życiu codziennym taka prądnica prądu zmiennego
jest na przykład stosowana w rowerach w dynamie. Prawda? Jeśli Państwo gdzieś jadą na wycieczkę, szczególnie wieczorem, stosują taką mini prądnicę do oświetlania drogi, którą Państwo przemierzają. I zasada działania takiego generatora prądu przemiennego polega na tym, że mamy stałe pole magnetyczne i w tym stałym polu magnetycznym obraca się ramka i w wyniku działania takiej prądnicy możemy otrzymać prąd przemienny. I tutaj przedstawiłem Państwu kolejny sposób otrzymywania prądu. W tym przypadku to jest prąd przemienny trójfazowy. To mamy alternator, czyli prądnicę prądu przemiennego. I proszę Państwa, od tego momentu, kiedy wynaleziono metodę otrzymywania prądu elektrycznego, nastąpił gwałtowny rozwój zarówno przemysłu, jak i poziom życia społeczeństwa uległ zasadniczej zmianie. I tak historycznie patrząc na wykorzystanie prądu elektrycznego, w pierwszej fazie wykorzystywano oczywiście prąd elektryczny do oświetlenia. Jeśli tutaj sobie popatrzymy na tę tabelę, w której mamy zamieszczone zużycie energii przez odpowiednie urządzenia, które stosujemy w domach, to pierwszym zastosowaniem prądu elektrycznego było użycie go do oświetlenia. Oczywiście wraz z rozwojem cywilizacji przybywała ilość tych urządzeń elektrycznych. Stosowano później suszarki, grzejnik elektryczny, zmywarki, lodówka, zamrażarka. Niech Państwo zwrócą uwagę, że ze wszystkich tych urządzeń, które wykorzystują energię elektryczną, największe zużycie energii jest w klimatyzatorach. Wprawdzie moc takich klimatyzatorów jest niewielka, natomiast należy zwrócić uwagę, że takie klimatyzatory pracują 24 godziny na dobę. I tutaj, proszę Państwa, w tej chwili, jak obserwuje się taki gwałtowny wzrost poziomu życia, stosujemy bardzo dużo właśnie klimatyzatorów, zarówno w biurach, jak i w gospodarstwach domowych. Także zużycie energii elektrycznej w ostatnich latach znacznie się zwiększyło. Proszę Państwa, weźmy pod uwagę, że komputer zużywa miesięcznie około od 5 do 32 kWh energii. Ale proszę Państwa, komputer ma teraz już każdy, a w niektórych domach jest po kilka komputerów. To samo jest, proszę Państwa, lodówka, zamrażarka. Te urządzenia zużywają najwięcej energii elektrycznej. No proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić w tej chwili, że w Państwa domach zostaje wyłączony prąd elektryczny. Co się dzieje? No oczywiście ulubione Państwa urządzenie, czyli komputer, przestaje działać. Następnie nie ma oświetlenia, prawda? Nie działa telewizor, nie działa radioodbiornik. Po krótkim czasie następuje przerwa w dostawie gazu, wody. No nie daj Boże, gdyby to się zdarzyło zimą, co się dzieje? No oczywiście ogrzewanie przestaje działać. Także proszę Państwa, w tej chwili jesteśmy bardzo uzależnieni od dostaw energii elektrycznej. I to dotyczy nie tylko gospodarstw domowych, ale również różnych gałęzi przemysłu, w których energia elektryczna jest stosowana do napędu urządzeń produkujących dane towary. Także, proszę Państwa, jeśli by na przykład taka przerwa w dostawie prądu potrwała kilka dni, to niestety czekałoby nas to, co pokazywałem na pierwszym slajdzie, czyli musielibyśmy wykorzystywać energię z drewna, ewentualnie z innych urządzeń. Oczywiście w krótkim czasie można byłoby uruchomić generatory prądu, ale to oczywiście, jeśli chodzi o takie doraźne środki, tych źródeł energii oczywiście nie jest tak dużo. Także podtrzymywanie urządzeń w gospodarstwach domowych by trwało bardzo krótko. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zużycie energii w gospodarstwach domowych. Tak jak powiedziałem, rozwój cywilizacyjny powoduje, że tej energii zużywa się coraz więcej. Szacuje się, proszę Państwa, że w ciągu 20 lat zużycie energii na świecie wzrośnie około 40%. Czyli, proszę Państwa, należy poszukiwać
takich źródeł tej energii, które pozwolą zaspokoić wymagania różnych grup społecznych. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zużycie energii w gospodarstwach domowych, jak to wygląda na świecie, jakie jest zużycie energii przypadających na osobę w ciągu roku. Tutaj w tej tabeli mogą Państwo zaobserwować, że w Norwegii średnie zużycie energii na osobę w ciągu roku wynosi około 7,5 tysiąca kWh. Również w Szwecji, w Finlandii to zużycie energii jest bardzo wysokie. Wynika to przede wszystkim z tego, że kraje skandynawskie mają bardzo dużo energii, która wyprodukowana jest w elektrowniach wodnych. Jest to energia bardzo tania. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kraje, to średnio w krajach Unii Europejskiej zużycie energii to jest około 900 kWh na osobę w ciągu roku. W Polsce jest to około 540 kWh na osobę. Czyli zużycie energii w Polsce jest stosunkowo niskie. No, wynika to oczywiście z tego, że tych nowoczesnych urządzeń typu klimatyzacja jest w Polsce stosunkowo jeszcze mało. No to wynika przede wszystkim z klimatu, który u nas panuje. Proszę Państwa, oprócz prądu elektrycznego w gospodarstwach domowych jako źródło mocy wykorzystuje się również spalanie paliw gazowych. Tutaj przedstawiłem Państwu taki przykład kuchenki gazowej, w której właśnie energię, którą otrzymujemy ze spalania gazu, wykorzystujemy do przygotowania posiłków. Proszę Państwa, na tym slajdzie przedstawiłem Państwu główne źródła energii, które obecnie wykorzystane są do produkcji energii elektrycznej i które wykorzystywane są w komunikacji i w transporcie. Te źródła energii można podzielić na paliwa stałe. Jeśli chodzi o paliwa stałe, to tutaj należy rozumieć, że to jest węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks oraz drewno. To są paliwa stałe. Jeśli chodzi o paliwa ciekłe, to jest ropa naftowa i pochodne ropy naftowej. Paliwa gazowe, no to oczywiście głównie gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan. Następnym źródłem energii jest paliwo jądrowe. No i jeszcze mamy grupę źródeł, które noszą nazwę odnawialne źródła energii. Pod tą nazwą należy rozumieć na przykład wiatraki, które ostatnio bardzo często stosowane są do produkcji energii elektrycznej. To są również elektrownie wodne. Także to są te właśnie odnawialne źródła energii. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o paliwa ciekłe, paliwa stałe, paliwa gazowe, paliwa jądrowe i odnawialne źródła energii, one głównie są stosowane do produkcji energii elektrycznej. Paliwa ciekłe, czyli tak jak powiedziałem, ropa naftowa i pochodne ropy naftowej i paliwa gazowe są stosowane również w komunikacji i w transporcie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zasady działania elektrowni, jak wykorzystuje się te źródła energii do produkcji energii elektrycznej, w zasadzie zasada działania czy to energii jądrowej, czy elektrowni działającej na paliwo stałe, czy elektrowni wodnej, zasada jest praktycznie taka sama. Głównym elementem każdej elektrowni jest turbina i generator prądu. Ten generator Pixego, który pokazywałem wcześniej na rysunku. Jaka jest zasada, jeśli chodzi na przykład o elektrownię jądrową? Proszę Państwa, głównym elementem energii jądrowej jest reaktor, w którym produkowana jest ogromna ilość ciepła. Do takiego reaktora doprowadzana jest woda pompami. Tutaj w wymienniku ciepła ta woda zamieniana jest w parę i ta para porusza nam naszą turbinę, która następnie powoduje, że w generatorze produkowany jest prąd elektryczny. I prąd elektryczny, który przesyłany jest liniami wysokiego napięcia do
użytkowników. Także, tak jak powiedziałem, w każdej elektrowni, niezależnie czy to jest elektrownia jądrowa, czy to jest elektrownia węglowa, zasadniczym elementem jest ta turbina, która tu w elektrowni jądrowej poruszana jest za pomocą pary, która wytworzona jest w reaktorze jądrowym. To samo, proszę Państwa, jest w elektrowni, w której wykorzystuje się paliwa stałe, w elektrowni węglowej. Również, proszę Państwa, kopalnie wydobywają węgiel. Węgiel następnie spalany jest, proszę Państwa, w kotle parowym. Wytwarzana jest energia w kotle parowym. W specjalnych wymiennikach woda zamieniana jest na parę, która ta para następnie porusza turbinę parową i ta turbina parowa wprowadza w ruch tutaj prądnicę i wytwarzany jest prąd elektryczny. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wykorzystanie energii, sprawność takiej elektrowni węglowej wynosi około 40%. Co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, gdybyśmy obliczyli, ile z tego węgla, który zostaje dostarczany do elektrowni węglowej, ile można wytworzyć energii, a ile energii później produkuje ta elektrownia, to okaże się, że tylko 40% energii, która zawarta jest w węglu, wytwarzana jest w postaci prądu elektrycznego. Proszę Państwa, podobnie jak elektrownia wodna, jak elektrownia jądrowa, jak elektrownia węglowa, podobnie również działa elektrownia wodna. Ze zbiornika wody, najczęściej to jest tama, woda przepływa przez turbinę, która jest wprowadzana w ruch. Ta turbina jest połączona z generatorem. Wytwarzany jest prąd elektryczny, który następnie przesyłany jest liniami wysokiego napięcia do odbiorcy. Czyli, proszę Państwa, niezależnie od typu elektrowni, zasada działania jest podobna. Proszę Państwa, energię elektryczną można również wytworzyć w elektrowniach z ogniwami fotowoltanicznymi. Tutaj jest przedstawiłem Państwu największą na świecie elektrownię słoneczną, która produkuje około 10 MW energii. Powierzchnia, którą zajmuje taka elektrownia, to jest około 32 hektary. I proszę Państwa, żeby sobie uzmysłowić, jaka to jest skala produkcji, to największa w Polsce elektrownia w Bełchatowie wytwarza energii około 4,3 gigawata. Czyli gdybyśmy chcieli za pomocą takich ogniw fotowoltanicznych wyprodukować taką samą ilość energii, musielibyśmy zbudować taką elektrownię na powierzchni około 14 tysięcy hektarów. To jest taki obszar 15 na 10 kilometrów. Zajmowałaby taka elektrownia, żeby produkować tyle energii, co na przykład elektrownia węglowa w Bełchatowie. No oczywiście oprócz powierzchni należy również wziąć pod uwagę, że koszty budowy takiej energii są, elektrowni są bardzo wysokie. Również, proszę Państwa, energię elektryczną można produkować wykorzystując energię słoneczną w takich silnikach Stirlinga. Tutaj również proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie takie zwierciadło słoneczne z silnikiem cieplnym Stirlinga, które produkuje 25 kW energii. Koszt takiego zwierciadła, koszt budowy wynosi około 150 tysięcy dolarów. 150 tysięcy dolarów energia, moc, którą produkuje 25 kW. 25 kW to jest, proszę Państwa, 10 gospodarstw domowych zużywa tyle mniej więcej energii. A koszt budowy samej elektrowni wynosi około 150 tysięcy dolarów. Także, proszę Państwa, oczywiście w ramach eksperymentów, w ramach doświadczeń, w ramach poszukiwania nowych źródeł energii można budować takie
urządzenia. Natomiast jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie tych urządzeń, no niestety tutaj jest problem z tego względu, że budowa tych urządzeń pochłania ogromne środki finansowe. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inne źródła energii, tak jak wcześniej Państwu wspomniałem, to jest energia odnawialna, to są farmy wiatrowe, to jest również, proszę Państwa, wykorzystywanie prądów morskich, to jest energia wód termalnych, no i oczywiście biopaliwa, które uzyskiwane są głównie z soi, z rzepaku. I proszę Państwa, oczywiście jeśli chodzi o wiatraki czy wykorzystywanie prądów morskich, zasada działania jest podobna. Tutaj śmigła są wprawiane w ruch, jest turbina, jest generator prądu, wytwarzana jest energia, która oczywiście musi być włączona w sieć krajową. Dlatego, że proszę Państwa, taki pojedynczy wiatrak nie może zasilać powiedzmy jakiejś jednej miejscowości, musi ten energia, która wyprodukowana jest w tym wiatraku, musi być włączona w sieć krajową ze względów oczywiście ekonomicznych. I zasada działania, tak jak powiedziałem, zarówno tych wiatraków, jak i tych urządzeń wykorzystujących prądy morskie jest taka sama. I proszę Państwa, ostatnio bardzo dużo mówi się na temat wykorzystania właśnie energii otrzymanej w tych farmach wiatrowych. No i tutaj pojawia się dużo takich błędnych informacji, że w zasadzie można byłoby zbudować bardzo dużo tych farm, które mogłyby pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię danego kraju. Niech Państwo sobie wyobrażą, że no mamy dni bezwieczne. Co się dzieje, jeśli są dni bezwieczne? Nikt nie powie też, jaki jest czas pracy takich wiatraków. Średni czas pracy wiatraków w Europie wynosi 180 dni. Jak Państwo wezmą pod uwagę, że rok ma ponad dwa razy więcej dni, to okazuje się, że ponad 180 dni te wiatraki nie pracują. Także owszem, jest to, proszę Państwa, alternatywa dla energii, którą otrzymujemy w elektrowniach węglowych, w elektrowniach jądrowych. Natomiast, proszę Państwa, obok tych farm wiatrowych muszą istnieć konwencjonalne źródła energii. Czyli jeśli mamy na przykład farmy wiatrowe, które produkują 1 gigawat energii, musimy dysponować również źródłem energii 1 gigawat źródeł konwencjonalnych. Dlatego, że te źródła konwencjonalne muszą być uruchamiane wtedy, kiedy na przykład jest bezwieczna pogoda. Także, proszę Państwa, jeśli chodzi o te elektrownie wiatrowe, tutaj nie do końca jesteśmy informowani o problemach, które występują w energetyce odnawialnej. Proszę Państwa, no właśnie, powiedziałem, że istnieją różne typy elektrowni, elektrownie na węgiel, elektrownie jądrowe. Oczywiście w elektrowniach można również wykorzystywać, proszę Państwa, gaz ziemny, ropę naftową. Te elektrownie oczywiście działają na tej samej zasadzie jak elektrownia jądrowa i elektrownia na węgiel kamienny i węgiel brunatny. Natomiast, proszę Państwa, należy również wziąć pod uwagę, jakie mamy zasoby tych nośników energii. Czyli na ile starczy nam tych nośników energii, które obecnie stosujemy. Zarówno jako paliwa w komunikacji, w transporcie, jak i paliwa, które wykorzystujemy w różnych typach elektrowni. I proszę Państwa, okazuje się, że największe zasoby to są zasoby węgla brunatnego. Ocenia się, że węgla brunatnego przy obecnym poziomie zużycia starczy nam na około 300 lat. Jeśli chodzi o zasobność nośnikiem energii, jest węgiel kamienny. Ocenia się, że węgla kamiennego
starczy nam na około 200 lat. W sumie węgla kamiennego i brunatnego ocenia się, że starczy na około 220 lat. Czyli tych nośników energii mamy najwięcej. Jeśli chodzi o gaz ziemny, tego nośnika starczy nam na około 60 lat. Oczywiście, proszę Państwa, te prognozy zmieniają się co roku. Państwo pewnie słyszeli, że ostatnio w Polsce trwają intensywne poszukiwania gazu łupkowego, który no tutaj, jeśli rzeczywiście zostaną udokumentowane te źródła gazu ziemnego, jeśli chodzi o zasoby, zdecydowanie tutaj się zwiększy. Najmniej jeśli chodzi o zasoby nośników energii jest ropy naftowej. Ocenia się, że ropy naftowej starczy na około 40-50 lat. Oczywiście, proszę Państwa, cały czas odkrywane są nowe źródła. Dwa lata temu zostały odkryte potężne źródła u wybrzeży Brazylii. Ocenia się, że jeśli chodzi o zasobność tych źródeł, tej ropy starczy na około 80 lat. Także, proszę Państwa, oczywiście to są zasoby prognozowane, natomiast ilość tych nośników, zasobność tych nośników może ewentualnie się zmieniać. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o ostatnie źródło energii, które wzbudza ostatnio najwięcej kontrowersji, czyli ilość paliwa do elektrowni jądrowych, ocenia się, że zasoby, jeśli chodzi o uran, wynoszą około 5,5 miliona ton. Aktualne zużycie uranu to jest około 60-70 tysięcy ton i przy tych udokumentowanych źródłach, jeśli chodzi o czas, w którym możemy eksploatować te nośniki, to jest około 100 lat. Oczywiście w elektrowniach, w których stosuje się cykl otwarty, czyli, proszę Państwa, nie przetwarza się zużytego paliwa. Natomiast w tej chwili, proszę Państwa, już prace, które dotyczą wykorzystywania tego zużytego paliwa są na ukończeniu. Także w tym cyklu zamkniętym, w którym możemy wykorzystywać również wypalone paliwo, w tym cyklu zamkniętym ocenia się, że tych źródeł uranu starczy nam na około 5000 lat. Czyli to, proszę Państwa, w tej nowej technologii oczywiście tych źródeł jest znacznie więcej. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o to dotyczy tych źródeł zidentyfikowanych. Jeśli byśmy wzięli te prognozowane i zidentyfikowane, to w tym cyklu otwartym, czyli w tym cyklu, w którym obecnie stosujemy paliwo jądrowe, tego paliwa by starczyło na 300 lat. Jeśli byśmy również w tych zasobach uwzględnili uran, który zawarty jest w fosforytach, tego uranu w cyklu otwartym oczywiście starczyłoby na około 700 lat. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę cykl zamknięty, to jest około 35 tysięcy lat. Czyli widać, proszę Państwa, że jeśli chodzi o zasoby nośników, tutaj najwięcej nośników jest do elektrowni jądrowych. Proszę Państwa, tutaj przedstawiłem Państwu, jak wygląda światowa konsumpcja energii z uwzględnieniem różnych źródeł energii, czyli ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i elektrownia atomowa. Te dane dotyczą od roku 1990 do 2025. Widać, proszę Państwa, że jeśli chodzi o zużycie ropy naftowej, to w tym okresie zużycie to wynosi około 39%. I w ciągu następnych 15 lat to zużycie będzie na tym samym poziomie. Czyli około 39% energii w tej chwili uzyskujemy ze spalania ropy naftowej. No to oczywiście ropa naftowa, tak jak powiedziałem, stosowana jest, proszę Państwa, w komunikacji, w transporcie, jak również na świecie istnieje wiele elektrowni produkujących energię elektryczną, wykorzystujących spalanie ropy naftowej. Drugim nośnikiem to jest, proszę Państwa, węgiel, którego zużycie, procentowe zużycie będzie spadało, ale ten spadek będzie około 4%. Natomiast jeśli chodzi, proszę Państwa, o gaz ziemny, w tej chwili
zużycie, to jest około 22%, nastąpi niewielkie zwiększenie zużycia gazu. Czyli tutaj, jeśli chodzi o węgiel, to około 4%, to zużycie węgla spadnie, natomiast gazu o 4% wzrośnie. Jeśli chodzi o energię atomową, udział energii atomowej wynosi około 5%. Czyli proszę Państwa, tutaj udział energii atomowej w konsumpcji energii jest nieznaczny. Proszę Państwa, no właśnie, jak wygląda to zużycie nośników w różnych krajach europejskich? Jeśli chodzi o zużycie węgla do produkcji energii elektrycznej, to w Polsce węgiel stanowił od 62 do obecnie gdzieś około 50%. Czyli 50% energii, którą otrzymuje się w Polsce, otrzymuje się z węgla kamiennego. Niech Państwo zwrócą uwagę, że w Unii Europejskiej udział węgla wynosi około 12%. Węgiel brunatny w Polsce to jest na poziomie 13%, w Unii Europejskiej to jest około 3,5%. Jeśli chodzi o ropę naftową, w Polsce to jest od 15 do 21%, w Europie to jest 42%. Gaz ziemny w Polsce to jest od 9 do 11%, średnia w Unii Europejskiej to jest 22%. No oczywiście energia jądrowa w Polsce, nie ma żadnej energii elektrowni jądrowej. Jeśli chodzi o Europę, zużycie energii ze źródeł, które wykorzystują energię jądrową, wynosi około 15%. Inne nośniki, no tutaj w Polsce w ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost tych innych nośników. Osiągnęliśmy już poziom europejski. Natomiast proszę Państwa, no, zwrócili pewnie Państwo uwagę, że jeśli chodzi o udział węgla kamiennego w produkcji energii w Polsce jest bardzo duży. Jeśli weźmiemy pod uwagę węgiel kamienny i węgiel brunatny, to jest około 75% energii, którą zużywamy w Polsce, produkuje się z różnych gatunków węgla. Jak to wygląda, proszę Państwa, w innych krajach europejskich? No, Niemcy jeszcze mają stosunkowo duży udział energii produkowanej z różnych gatunków węgla. Około 50% energii, która produkowana jest w Niemczech, pochodzi z węgla kamiennego. Jeśli chodzi o Francję, Francja w ogóle nie produkuje energii z węgla kamiennego. Dlaczego tak w niektórych krajach ta energia produkowana jest z węgla, a w niektórych krajach z innych źródeł, to ja Państwu za chwileczkę powiem. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, około 1/3 energii produkuje się z węgla, natomiast proszę zwrócić uwagę na ostatnią pozycję. W Polsce, jeśli chodzi o udział paliw stałych, czyli węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej, wynosi około 97%. Czyli 97% energii elektrycznej w Polsce produkowanej jest z węgla kamiennego. No oczywiście te wysokie udziały w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Czechach, czy w Polsce, udziału węgla kamiennego wynikają z tego, że proszę Państwa, te kraje dysponują ogromnymi zasobami węgla kamiennego, brunatnego, które te nośniki energii stosowane są do produkcji energii elektrycznej. Natomiast proszę Państwa, czy to jest, proszę Państwa, do końca słuszne? Tak wygląda elektrownia Bełchatów, która produkuje około 4,3 gigawatów energii. To jest największa w Polsce elektrownia wykorzystująca węgiel brunatny do produkcji energii. I tu obok jest kopalnia węgla brunatnego. Jest to kopalnia odkrywkowa. Jeśli Państwo kiedyś jechali trasą katowicką, po prawej stronie jest taka ogromna góra. Zresztą tam w tej chwili są wyciągi narciarskie. To jest właśnie góra, która została utworzona w trakcie odkrywania zasobów węgla brunatnego w Bełchatowie. Także, proszę Państwa, wpływ
energetyki związanej z węglem kamiennym, z węglem brunatnym na środowisko jest ogromny. No przede wszystkim, proszę Państwa, ulegają zniszczeniu duże obszary, w których wydobywa się te nośniki. Tak często Państwo słyszą, że na przykład gdzieś na Śląsku nastąpiło tąpnięcie, budynki zostały uszkodzone. To jest właśnie skutkiem tego, że w trakcie eksploatacji nastąpił na przykład wybuch gazu czy wybuch pyłu węglowego, który spowodował ruch mas ziemi, które oczywiście na powierzchni wywołują pewne zniszczenia. I teraz, proszę Państwa, troszeczkę powiem o węglu kamiennym i o węglu brunatnym. Proszę Państwa, wydobycie węgla kamiennego w Polsce wynosi około 103 milionów ton. Natomiast zużycie w energetyce wynosi około 52 milionów ton. W 2007 roku wydobycie było mniejsze, około 90 milionów ton, natomiast zużycie w energetyce było na tym samym poziomie, co w 2000 roku. Jeśli chodzi o węgiel brunatny, wydobycie mniej więcej pokrywa się ze zużyciem, dlatego że, proszę Państwa, w obszarach, w których wydobywa się węgiel brunatny, obok tych obszarów wybudowane są ogromne elektrownie, które właśnie zużywają ten wydobyty węgiel. Proszę Państwa, my mówimy węgiel. Spalamy węgiel kamienny, węgiel brunatny. Natomiast chwileczkę trzeba byłoby się zastanowić, co to jest ten węgiel. Czy, proszę Państwa, na przykład zawartość węgla, na przykład w torfie, czy w węglu brunatnym, czy w węglu kamiennym jest taka sama, tego pierwiastkowego węgla? Otóż okazuje się, proszę Państwa, że w najlepszym węglu, czyli w antracycie, zawartość węgla pierwiastkowego wynosi od 92 do 96%. Natomiast części lotnych jest od 2 do 10%. Natomiast, proszę Państwa, w węglu brunatnym, ja może tylko skupię się na antracycie i na węglu brunatnym. W węglu brunatnym zawartość węgla jest od 65 do 78%. Części lotnych jest od 40 do 60%. Czyli, proszę Państwa, można sobie wyobrazić, że w tych węglach, które wydobywamy, jest również masa różnych innych pierwiastków. Jakich? Zaraz Państwu powiem. Oprócz oczywiście węgla, węgiel brunatny i węgiel kamienny może zawierać dużo substancji organicznych zawierających na przykład siarkę. Ocenia się, że średnio w węglu brunatnym i kamiennym jest około 3% siarki. Jest, proszę Państwa, spora zawartość również materiałów radioaktywnych. Ocenia się, że w polskich węglach, w węglu kamiennym, materiałów radioaktywnych, uranu, jest od 1 mg do 13 mg w 1 kg. Jeśli chodzi na przykład o tor, to jest od 3 do 13 mg w 1 kg. Co to powoduje, proszę Państwa? Powoduje to, że spalając, tak jak tutaj zaznaczyłem, w ciągu roku około 100 milionów ton węgla, oceniając tylko te dolne granice, że zawartość uranu i toru jest od 1 do 3 mg na kilogram węgla, emitujemy w ciągu roku z elektrowni węglowych około 400 ton uranu i toru. O tym, proszę Państwa, żaden ekolog Państwu nie powie. Proszę Państwa, oprócz tego, że emituje się bardzo dużą ilość toru, uranu, również, proszę Państwa, emituje się bardzo duże ilości rtęci. Rtęci jest mniej więcej ten sam poziom, co uranu i toru. Czyli rocznie około 400 ton oparów rtęci emitują nasze kopalnie. Oprócz tego emituje się również bardzo duże ilości metali ciężkich, kadmu,
także to jest ten akurat antymonu, to są te pierwiastki, które najbardziej szkodzą. Oczywiście, proszę Państwa, ja na razie o gazach nie będę mówił, bo zaraz Państwu przedstawię takie wyliczenie, ile wydziela się gazów podczas spalania węgla. Proszę Państwa, oczywiście stosując węgiel, tutaj przedstawię Państwu, jaka jest emisja gazów. SOX to jest dwutlenek siarki i trójtlenek siarki, NOX to jest NO, NO2 i dwutlenek węgla. I żeby wyprodukować taką samą ilość energii, jaką produkuje się z węgla, spalając olej, emisja dwutlenku siarki i trójtlenku siarki jest o 30% niższa niż spalając węgiel. To samo dotyczy NOX-ów, czyli NO2, NO i CO2. Czyli żeby wyprodukować tę samą ilość energii, spalając olej, emisja gazów jest około 20% niższa. Spalając, proszę Państwa, gaz, żeby uzyskać tę samą ilość energii, co z węgla, emisja siarki jest zerowa. Czyli nie ma w ogóle emisji dwutlenku siarki. Jeśli chodzi o tlenki azotu, to jest o 80% niższa niż spalając węgiel. Jeśli chodzi o CO2, wynika to oczywiście z wartości opałowej gazu. Emisja CO2 jest 50% mniejsza. Czyli widać, proszę Państwa, że korzystniej byłoby stosować olej i gaz do produkcji energii. No ale niestety w Polsce nie mamy zasobów ropy naftowej, zasoby gazu są nieznaczne. Także ciągle jesteśmy skazani niestety na produkcję energii z węgla. To zrobimy przerwę teraz, tak? O, proszę.